To był dzień pełen wrażeń. 21 maja na terenie motokrosu w Marklowicach Dolnych odbył się gastrofestiwal. Polsko-czeska kuchnia i występy regionalnych artystów oraz zespołów to nie wszystko. Program towarzyszący tego wydarzenia, w którego organizacje zaangażowały się również gminy powiatu cieszyńskiego, zdominowany został przez retropojazdy. Zorganizowano pierwszy międzynarodowy rajd pojazdów zabytkowych szlakiem zamków nad Piotrówką. Załogi startowały w Cieszynie z terenu browaru. Meta rajdu miała miejsce w Piotrowicach. Nie trzeba było być uczestnikiem rajdu, aby dostać się do Piotrowic. Organizatorzy zadbali również o inny środek transportu – retropociąg. Do Piotrowic można się nim było dostać m.in. z Zebrzydowic. Pociąg, rajd i gastrofestiwal to trzy duże wydarzenia o charakterze międzynarodowym, które łączy promocja szlaku zamków nad Piotrówką, Śląska Cieszyńskiego i regionu. Marzyło mi się, żeby te samochody połączyć właśnie z zabytkami, które są materialnym dziedzictwem Śląska Cieszyńskiego, bo to najlepsza jest kompozycja, żeby stare łączyć ze starym. Także wydaje mi się, że to jest bardzo atrakcyjne dla mieszkańców, dla turystów. Wydaje mi się, że to może być magnesem dodatkowym, żeby ludzie tutaj przyjeżdżali, bo coś po prostu się dzieje. Także takie imprezy są po to, żeby przyciągać ludzi, przyciągać turystów. Jest to pokazanie specyficznego skrawka naszej historii. Mówiąc historia, czasami myślimy, nie wiem, dzieła sztuki, pisarze, pisanie książek, tradycje, a przecież to też jest kawałek tej naszej historii. To, co tutaj powstało, te stare samochody, to, do czego organizatorzy zmierzają, czyli żeby odnowić szlak winiarski. Przecież w Cieszynie mieliśmy winohrady, czy winne winogrady, jak zwał, tak zwał, ale jakaś historia tutaj była, więc to w tej chwili próbują na nowo odnowić. Uczestnicy rajdu wzięli również udział w konkursie elegancji, polegającym na ocenie zgodności wyglądu załogi z rocznikiem pojazdu oraz jego estetycznym wyglądem. Załogi prezentowały się przed jury na terenie zameczku w Piotrowicach. Wszystko miało wyglądać na zasadzie parady właściwie, no rajd rajdem między zamkami tutaj nad Piotrówką, ale generalnie chodziło o to, żeby to była bardziej parada i żeby teraz każdy z kierowców i pilotów dostosowali się niejako do tego swojego samochodu, czyli żeby byli poprzebierani, żeby to wejść w klimat tych lat, w których właśnie jest samochód. Dzisiaj przyjechałem z Skodą S100. To nie jest jedno jedyne auto w pana garażu. No, to skąd taka pasja? Mam więcej, no znaczy, że to jest tak, z wnukiem coś tam działamy, coś tam robimy, mamy też jeszcze sprzęt pływający, też taki starszy i auto, no zabicie czasu po pracy, coś takiego. No jakieś gadżety też się pojawiły dzisiaj w tym samochodzie, no bo konkurs elegancji, no to też coś musi być, nie? No staramy się nawiązać do epoki, z której pochodzi auto. Piesek klasyczny. No to musi być. Takie wpinki, też sobie zbieram pieniążki, za które ja osobiście dostawałem pensję. Znaczy to nie są moje, nie, co dostałem, ale te nominały właśnie za takie pracowałem. Jest to motocykl 750, rocznik 69. Dzień dobry. Rocznik 69, pojemność 750, no to jest to pojazd taki stricte wojskowy. Jak ten motocykl trafił do pana? Przez przypadek. Kolega sobie kupił, zaczął składać takiego. Pozdrawiam Dareczka przy okazji. Pozdrawiamy Dareczka przy okazji. No i tak mnie jakoś natchnęło, żeby to sobie kupić. Kupiłem sobie takiego jeżdżącego. On trochę inaczej wyglądał, miał inny bak, taki był, no nie był ładny, no i trzeba było go rozebrać i na nowo wyremontować, no trwało to ponad pół roku, no ale udało się, jeździ już 5 lat, no i czeka go następny remont. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.